teraz nie ma takiej jakby stałości w niektórych związkach, że ludzie bardzo często odpuszczają. Rozumiem, że skoro wy tutaj siedzicie razem, to ta stałość jest i to jest piękne. I czy na przykład będą kolejne kroki, czyli właśnie tak jak wspomniany ślub, bo też w jednym z wywiadów ponoć tutaj niewykluczone, że będzie legalizacja związku. I jak sobie na przykład tutaj pani wyobraża ślub? Piękny. Ja wyobrażam sobie ślub piękny. No przede wszystkim wyobrażam sobie scenerię. Może to być na przykład brzeg morza, tak, gdzieś w Afryce, z takim z tą ludnością tubylczą. Z ludnością tubylczą, nasi znajomi. No myślę, że to po prostu, ale to jest tak, ślub jest dla nas, ale wesele jest dla znajomych, tak? Dla przyjaciół. Bo wszyscy chcą przyjechać do naszego wesela. Także chyba będzie trzeba zrobić trzy te wesela. Jedno w Polsce, drugie, nie wiem, w Tajlandii, bo tam mamy znajomych, trzecie w Afryce po prostu. I rozumiem, że na każdym wesele... Ale z tą samą osobą. Czy... Ale z tą samą osobą. To, warto to wspomnieć w dzisiejszych czasach. A jakie na przykład, jeśli chodzi o suknię, to rozumiem, że na każdym takim ewentualnym weselu jakaś inna stylizacja, pani Ewo? Ale oczywiście, ja myślę, że najlepiej to by było mieć taką jedną suknię, która byłaby bardzo długa i z każdego wesela po prostu na każdej ją skracać. O proszę! W tej ostatniej, żeby było to praktycznie, że w tej ostatniej to już bym taką miała taką mini, prawda? Mini. Dokładnie. Do tej wody. Już wtedy wchodząc do tej wody, że ty wnosisz mnie do tej wody, słuchaj. Ja jestem taki w takich jakichś różnych, w tej mini. Tej, po prostu tam dokonujemy jakiegoś takiego obrzędu, zaślubin z naturą, z morzem. No, wszystko jest dobrze.